widzę, że ktoś pisze, ale nie widzę już. Wszystko ok. Dobra, dziękuję. W takim razie kontynuujemy. Witam Państwa wszystkich na webinarze poświęconym Mzuli Safe i Stolica, spółce inwestowania grupowego skoncentrowanej na Warszawie i Krakowie, na mieszkaniach na wynajem w tych miastach przede wszystkim. I na koniec będę chciał zasygnalizować naszą nową spółkę z ulicy FI Kujawsko-Pomorskiej, która wystartuje zapewne jutro, ale tymczasem zacznę od tego, żeby pokrótce przedstawić grupę Mzuli dla tych z Państwa, którzy nas może nie znają tak dokładnie. Grupa Mzuli, w tym roku obchodzimy 20-lecie doświadczenia w zarządzaniu najmem i w inwestowaniu w mieszkania na wynajem. Zarządzamy już blisko 5000 mieszkań w całej Polsce, najmem 5000 mieszkań, z których no około 1200 sami nabyliśmy, a właściwie pomogliśmy naszym klientom nabyć jako inwestycje. Działamy w 14 dużych ośrodkach i tak jak Państwo widzicie, oczywiście bardzo istotnymi są Warszawa i Kraków, czyli te, na których Mzuli CEFI Stolica będzie się koncentrować. To, czym jesteśmy dumni, czym się szczycimy, to z jednej strony 42 miliony złotych zebrane do spółek inwestowania grupowego Mzuli CEFI, 1,5 miliona złotych, które w ciągu ostatnich 2 lat wypłaciliśmy inwestorom. Przez pierwsze 3 lata te spółki jeszcze dopiero były powoływane albo dopiero działały, więc nie miały jeszcze, nie dojrzały do tego, żeby wypłacić zwrot. No a Mzuli jako zarządzanie najmem zarządzamy majątkiem wartości grubo przekraczającej 1 mld złotych. Mamy około 5% pustostanów, co jesteśmy pewni, że jest naprawdę dobrym wynikiem, a w ogóle najbardziej jesteśmy dumni, że ściągamy praktycznie 100% czynszu. Patrząc na same spółki inwestowania grupowego, no to one podążają jedną z dwóch strategii. Z jednej strony to jest strategia rentierska, która powinna dawać 6-7% zwrotu rocznie. To jest strategia, która naśladuje posiadacza mieszkań na wynajem. Czyli kupujemy czy to mieszkania, czy kamienice, ściągamy czynsz od najemców i ten czynsz wypłacamy po odjęciu kosztów spółki, zysk spółki wypłacamy w formie dywidendy regularnie. Z drugiej strony są spółki deweloperskie, które powinny dać około 10% średnio, tak mierzymy w taki wynik. Te z kolei no, nie zajmują się wynajmem mieszkań, tylko raczej produkcją mieszkań na wynajem. Z reguły kupujemy kamienice, które remontujemy i tam tworzymy mieszkania na wynajem, ale czasem się zdarza tak, że na przykład zamawiamy budynek do zbudowania specjalnie. To tak krótko gwoli przedstawienia grupy Mzuli, a teraz chciałbym przejść bardziej już szczegółowo do omówienia Mzuli i Stolica, a przede wszystkim sytuacji rynkowej może jeszcze najpierw, ale zanim do tego przejdę, to chciałem Państwa prosić o zadawanie pytań na bieżąco. Macie Państwo możliwość zadawania pytań przez czat. Na te pytanie będzie odpowiadać Michał Karpiuk, który jest project managerem obu tych projektów, o których dzisiaj będziemy mówić. Ja może czasem odpowiem też, jeśli zobaczę, ale przede wszystkim Michał będzie odpowiadać, a ja postaram się skoncentrować na tym, żeby przeprowadzić Państwa przez naszą prezentację w sposób dość sprawny i nie zajmujący bardzo, bardzo dużo czasu. Czy to jest dobry moment na inwestycje w mieszkania na wynajem? No bo słychać czasem takie głosy, że ceny mieszkań rosną, to już na pewno jest bańka, tak? Albo przynajmniej na pewno jesteśmy na górce. No więc rzeczywiście i ceny mieszkań, i czynsze najmu rosną od wielu lat. Tutaj Państwo na wykresach widzicie wartości z lewej strony wzrostu czynszów najmu, a z drugiej strony cen nieruchomości w ciągu ostatnich 3 lat w głównych miastach Polski. Tak? No, one są, można byłoby powiedzieć, imponujące, zwłaszcza wzrosty cen nieruchomości. No więc pojawia się pytanie, czy jest szansa, że tak się będzie działo dalej, tak? No, a zwłaszcza czy ceny nieruchomości nie spadną. No otóż wydaje się, że patrząc na różne dane makroekonomiczne, nie wydaje się, żebyśmy mieli do czynienia z bańką. Proszę zobaczyć, na tym wykresie, po lewej stronie widzicie Państwo, że w latach 2007, tak naprawdę 7-8, ceny nieruchomości, to są dane Narodowego Banku Polskiego, wzrosły około 40-50% w ciągu roku. To była bańka, rzeczywiście one potem spadły, jak widać. Można argumentować, że to było coś zbliżonego do bańki. Jeśli spojrzymy na ostatnie 5 lat, to ceny nieruchomości wzrosły średnio około 20%. Tutaj, jak Państwo widzicie, te dane kończą się na pierwszym kwartale 2019 roku, no drugi oczywiście jeszcze tych danych nie ma.
Więc to jest ten wzrost, który tutaj widać na przestrzeni ostatnich lat, no raczej bym powiedział, że on jest wzrostem dość takim stabilnym, nie gwałtownym, nie eksplozywnym z jednej strony. Z drugiej strony, no to proszę zwrócić uwagę, że my dopiero w tej chwili dochodzimy do poziomów cen mieszkań sprzed 10, 11, 12 lat. Natomiast jeśli spojrzy na kolejny wykres, to ten wykres nie prezentuje cen mieszkań w wartościach absolutnych, on prezentuje, zwłaszcza tutaj skoncentrujmy się na tej głównej kresce, on prezentuje dostępność mieszkań, czyli to jest relacja cen mieszkań do przeciętnego wynagrodzenia. A konkretnie po prawej stronie, na osi po prawej stronie widzicie Państwo, ile metrów kwadratowych mieszkania można kupić za przeciętną pensję. No i w 2007 roku to było około, w 2006 roku powiedzmy, to było około 0,6. Potem, kiedy nastąpił ten gwałtowny wzrost cen, który widzieliście Państwo na poprzednim wykresie, to spadło do około 0,4 metra, no a potem ceny mieszkań z jednej strony trochę spadły, z drugiej strony zaczęły rosnąć wynagrodzenia. I w tej chwili ta dostępność to jest około 0,7%, czyli jakieś 60% więcej niż na dołku tutaj w okolicy 2007 roku. Co to oznacza? No to oznacza, jakby, znowu, to nie wygląda jak bańka. Bańka raczej ma miejsce wtedy, kiedy dostępność danego dobra, zwłaszcza dobra no, podstawowym charakterze, takim jak mieszkanie, gwałtownie spada. Tutaj nie ma tego gwałtownego spadku, jest raczej stabilny wzrost, co sugeruje, że nie ma jakby fundamentalnych powodów do tego, czy nawet takich, powiedzmy, technicznych powodów do tego, żeby ceny mieszkań spadły w najbliższym czasie, bo są coraz bardziej dostępne. I nie zapowiada się to, żeby no, wynagrodzenia na przykład miały spaść. Więc pewnie ta dostępność się nie pogorszy. Zadaliśmy sobie też trud, żeby spojrzeć na to, jak wygląda tempo wzrostu cen mieszkań w Unii Europejskiej. No i to, co się okazało, to jest to, że Polska jest właściwie dokładnie w środku stawki, jeśli chodzi o ten wskaźnik. To znaczy, to nie jest tak, że w Polsce ceny rosną jakoś niezwykle szybko w porównaniu do Unii Europejskiej, bo proszę zobaczyć, no, na Malcie rosną w podobnym tempie. To jest mniej więcej połowa krajów, gdzie rosną szybciej, na Słowenii, Irlandii czy Portugalii rosną dużo, dużo szybciej niż w Polsce, a jest już grupa krajów, w których rosną podobnie albo wolniej. Ale to nie wygląda na to, żeby w Polsce się działo coś szalonego. A ostatni wykres, który chciałem Państwu pokazać, jest, no to muszę powiedzieć, że sam byłem bardzo mocno zaskoczony, kiedy zobaczyłem, bo on pokazuje cenę metra kwadratowego kawalerki w centrum miasta w stolicach krajów środkowoeuropejskich. I proszę zobaczyć, że Polska, Warszawa, czyli jest tylko nieznacznie droższa od Budapesztu, ale jest też nieznacznie tańsza od Wilna i tańsza od Bratysławy, co dla mnie było zupełnym zaskoczeniem, no bo jednak Warszawa jest centrum biznesowym nieporównywalnym czy z Wilnem, czy z Bratysławą, tak samo jak polska gospodarka jest nieporównanie silniejsza od gospodarki Wilna, czy znaczy gospodarki Litwy, czy też Słowacji. Dlatego no wydaje się, że jest jeszcze przestrzeń do wzrostu cen mieszkań w Warszawie, w relacji zwłaszcza do tych miast. Już w ogóle nie mówię o tym, jaka jest różnica w stosunku do cen w Pradze czy w Berlinie, gdzie te ceny są w Berlinie no, dużo, dużo wyższe, mniej więcej dwa razy wyższe niż w Warszawie. To wszystko w naszej opinii świadczy o tym, że nie mamy do czynienia z bańką, nie ma też fundamentalnych powodów do tego, żeby ceny mieszkań w Polsce spadły. Także dlatego, że koszty robocizny ostatnio bardzo, koszty wykonawstwa w ogóle, tak, mieszkań bardzo wzrosły, dlatego że maleje podaż, czy zmalała podaż gruntów, na których deweloperzy mogą budować. No i wreszcie dlatego, że nadal występuje bardzo poważny deficyt liczby mieszkań w Polsce. No dobrze, ale to powiedziawszy, chciałbym przejść do omówienia tego, jak wygląda nasz pomysł na Mazury, CFI i stolicy. No więc wygląda tak, że Mazury, CFI i stolica jest oczywiście, to jest nazwa handlowa, można powiedzieć, taka będzie nazwa tej spółki, to dzisiaj formalnie jeszcze się nazywa Mazury, CFI 12, Krajowy Sąd Rejestrowy nie zarejestrował jeszcze zmiany nazwy, ale będę się posługiwał się nazwą docelową.
No, Zurich CFI Suisse jest, jak wszystkie nasze spółki inwestowania grupowego, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Państwo jako inwestorzy możecie do niej przystąpić jako wspólnicy. I ideą tej spółki jest to, żeby ona inwestowała w nowe mieszkania, znaczy czyli mieszkania znajdujące się w nowych budynkach, albo budynkach bardzo gruntownie wyremontowanych w Warszawie lub w Krakowie. I geneza istnienia tej spółki jest taka, że jak ci z Państwa, którzy śledzą naszą działalność, wiedzą, my powołaliśmy w zeszłym roku spółki inwestujące na Śląsku i w Łodzi, z ulicy w Śląsku, z ulicy w Łodzi. I mieliśmy inwestorów, którzy mówili nam, no dobrze, to znaczy macie Państwo te spółki, to fajnie wygląda, ma to sens, zwrot 7% to wygląda bardzo interesująco, ale znaczy ja nie zainwestuję w Łodzi, bo Łódź to jest polskie Detroit, tak? Taki przesąd, taki mit zupełnie, w moim głębokim przekonaniu, zupełnie bezzasadny funkcjonuje. Łódź się świetnie rozwija, no ale są ludzie, którzy mają uprzedzenie, czy to do Łodzi, czy to Śląska. Ja mówię, no, w Warszawie to ja bym zainwestował. No więc dlatego stworzyliśmy taki produkt, który mówimy o nim, że on jest defensywny. To jest produkt, który jest skierowany w dużej mierze do tych inwestorów, którzy boją się Łodzi, boją się Śląska, boją się inwestować w stuletnie kamienice. No więc tutaj mamy nowe mieszkania, czy gruntownie wyremontowane w stolicach Polski. Na to będzie przeznaczone większość kapitału, około 70-80%. 20-30% wciąż możemy wykorzystywać poza tymi obecną i poprzednią stolicą Polski, tudzież zarówno na to, żeby kupić mieszkanie, które będą przynosiły stały zysk z najmu, jak i na to, żeby obracać tym kapitałem, bo to po prostu, żeby polepszyć zwrot dla inwestorów. Ten zwrot zakładamy w scenariuszu, który nazywamy bazowym i przejdę jeszcze do tego, co to oznacza, że powinien osiągnąć około 8% rocznie średnio, aczkolwiek ten zwrot będzie się w różnych ratach różnie kształtować. No i zamierzamy, to też pewna nowość w naszych spółkach, po 5 latach upłynnić ten portfel, to znaczy po prostu sprzedać i zamknąć spółkę. A kolejna nowość jest taka, że planujemy, że inwestorzy przystępując do tej spółki będą część kapitału, połowę wnosić w postaci udziału, będą obejmować udziały, a za drugą połowę będą w spółce udzielać pożyczki. Znowu za chwilę powiem, skąd ta konstrukcja, jak jest tego uzasadnienie. Jak w każdej naszej spółce, minimalna kwota przystąpienia to jest 10 tysięcy złotych, to jest łącznie kapitał i pożyczka. Można do niej przystępować jeszcze przez tydzień. No i jak we wszystkich naszych spółkach, misją całej grupy MZUR jest wsparcie Polek, Polaków w osiągnięciu wolności finansowej. Przechodząc już trochę do detali, jak będzie działać spółka? Otóż Państwo jako inwestorzy obejmujecie udziały i później udzielacie pożyczki. Za ten kapitał spółka kupuje mieszkania, wykańcza je, jeśli są w stanie deweloperskim, jest to potrzebne, wynajmuje, a potem zysk, jaki będzie z tej operacji, na koniec po 5 latach je sprzedamy, a zyski z najmu, a potem na koniec również ze sprzedaży tych mieszkań, no, spółka wypłaci w postaci dywidendy. Ufamy, że to w tym scenariuszu bazowym będzie około 8% rocznie. To proszę pozwolić, że opowiem Państwu, co to jest ten scenariusz bazowy. Otóż scenariusz bazowy zakłada, że przez następne 5 lat, czyli w okresie istnienia tej spółki, czynsze w Warszawie i w Krakowie będą rosły w takim samym tempie, jak rosły przez poprzednie 5 lat. No, można się spierać z takim założeniem, można twierdzić, że jest optymistyczne, można twierdzić, że jest pesymistyczne. To jest scenariusz bazowy. Tak, nie chcę Państwa przekonywać, nie mam szklanej kuli, nie wiem, czy te czynsze wzrosną o 50%, czy o 150% tego, jak wzrosły przez ostatnie 5 lat, ale wydaje mi się bardzo, bardzo mało prawdopodobne, żeby w ciągu 5 lat one w ogóle nie wzrosły. Natomiast gdyby jednak tak się stało, gdyby czynsze w ogóle nie wzrosły, to spółka powinna przynieść około 5% zwrotu. 5% zwrotu to jest tak mniej więcej 3 razy tyle, co Państwo możecie zyskać na lokacie dzisiaj bankowej. Nie? Jeżeli czynsze będą wzrastały w takim samym tempie, to powinniśmy uzyskać około 8%. Gdyby wzrosły szybciej niż przez ostatnie 5 lat, to ten zwrot może być jeszcze wyższy, no ale to już no, nie modelowaliśmy tego, bo wydaje się, że to byłoby już optymistyczne założenie. Teraz jak Państwo widzicie ten zwrot i proszę zwrócić uwagę, że na tym wykresie słupkowym, który widzicie
To jest łączny, zwrot łączny, jakby pochodzący z wypłaty odsetek od pożyczki i dywidend. On jest w pierwszym roku stosunkowo mały, rośnie tam do około 6%, dopiero w ostatnim roku wystrzeliwuje, a to wynika z tego, że wtedy zakładamy zrealizować zysk ze sprzedaży mieszkań. Teraz jedna istotna informacja. Ten zysk ze sprzedaży mieszkań, on nie ma się brać z tego, że ceny mieszkań wzrosną. Zakładamy, że te mieszkania, które będą już miały 5-letnią historię, będą miały 5 lat już generowały dochód, zakładamy, że je sprzedamy inwestorowi, być może instytucjonalnemu. Tak, no to jest takie wstępne założenie. I taki inwestor instytucjonalny właśnie on nie kupuje metrów kwadratowych, tylko on kupuje comiesięczny przepływ finansowy. Więc zakładamy, że ten comiesięczny przepływ finansowy, czy dochód tej spółki, sprzedamy po stopie rentowności, czy po stopie kapitalizacji, mówiąc językiem finansowym, takiej samej, jakiej go kupiłem, czy około 6%. Ale ponieważ zakładamy, czyli nie sprzedamy po niższej stopie kapitalizacji, ale ponieważ zakładamy, że czynsze wzrosną w ciągu 5 lat, więc będzie większy wolumen coroczny czynszu, co oznacza, że przy tej samej stopie zwrotu trzeba będzie za niego więcej zapłacić. I na tym opiera się no, ta różnica pomiędzy około 5% bez wzrostu czynszów, bo jeżeli czynsze nie wzrosną, to sprzedamy to mieszkanie za 5 lat za tyle samo, za ile dzisiaj kupiliśmy. Nie będzie tutaj ten słupek, nie będzie wynosił 19,4, tylko pewnie też coś koło 6,6% i średniorocznie wyjdziemy na około 5%. Natomiast ten wzrost, ten dodatkowy zysk pochodzi z tego, że chcemy sprzedać przepływ finansowy generowany przez spółkę za wyższą cenę, która będzie pochodną tego, że ten przepływ finansowy będzie większy przy stałej stopie zwrotu dla kupującego. Dość to zagmatwane. Rozumiem, że ci z Państwa, którzy nie mają do czynienia z finansami, to może nie być intuicyjne, ale zachęcam do zadawania pytań, jeśli powinienem to lepiej wytłumaczyć. Jak Państwo widzicie, zakładamy pierwszą wypłatę odsetek. Te odsetki ustaliśmy na 5% w październiku przyszłego roku i potem regularnie co pół roku albo dywidenda, albo odsetki. Czy powinniście mieć Państwo co pół roku stały przepływ finansowy ze swojej inwestycji? Stały, aczkolwiek o zmiennej, znaczy regularny, może nie stały, tylko regularny, bo jego wartość będzie się zmieniała, tak jak Państwo widzicie na tym słupku, natomiast powinniśmy zachować tę regularność. No to właśnie, to chyba omówiłem to, co Państwo teraz widzicie na tym slajdzie. Proszę zwrócić uwagę, że przez ostatnie lata ceny w Krakowie i Warszawie, czynsze najmu rosły, w Warszawie znacznie szybciej niż w Krakowie, no ale jakby dla celów szacunków zwrotu generowanego przez spółkę założyliśmy jakąś kompozycję portfela częściowo warszawską, częściowo krakowską. No. Przejdę chyba dalej, bo o tym już mówiłem. No, dlaczego warto zainwestować w tę spółkę? No po pierwsze tak, no, kupujemy aktywa, które wydaje się są bardzo bezpieczne. No, tak jak mówiłem, to nie jest 100-letnia kamienica, która moim zdaniem też zresztą jest bezpieczna, ale zdaniem niektórych inwestorów, nie? Kupujemy nowe czy gruntownie odnowione mieszkania. Na dwóch najbezpieczniejszych, największych, najbardziej stabilnych rynkach najmu w Polsce. Ten kapitał, który Państwo wpłacą w pożyczkę, no zanim kupimy mieszkania i nasza spółka z ulicy Fistyjca będzie w księdze wieczystej wpisana jako właściciel, czyli będzie takie zabezpieczenie no, bardzo mocne tego kapitału. No, jeżeli chodzi o to zarządzanie najmem, no to myślę, że w Polsce nie ma nikogo o większym doświadczeniu. Pamiętajcie Państwo, 20 lat doświadczenia, 5 tysięcy mieszkań w zarządzaniu. Od 5 lat tworzymy spółki inwestowania grupowego z ulicy EFI i no, nigdy nie mieliśmy żadnych kłopotów, żadnego problemu wizerunkowego. Zarządzamy nimi w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Ta spółka nie będzie miała żadnych kredytów bankowych. Oczywiście będzie to zobowiązanie wynikające z pożyczki od inwestorów, no ale to tak naprawdę jest zobowiązanie spółki wobec inwestorów. Nie ma żadnych stałych, dużych zobowiązań, które by sprawiły, że ktoś może zapukać i przejąć na przykład spółkę, czy pójść do komornika. No a z drugiej strony no, to są, oferujemy wysokie stopy zwrotu. Nawet w tym scenariuszu, moim zdaniem, mało prawdopodobnym, gdzie w ogóle by nie rosły czynsze,
od dzisiaj przez następne 5 lat, no to wciąż powinniśmy dać Państwu około 5%, czyli 3 razy tyle co na lokacie bankowej. Gdyby to było 8%, no to już mówimy o dużo większych zwrotach. No poza tym dla Państwa jest to zupełnie pasywna inwestycja. My zajmujemy się tym, żeby te mieszkania kupić, je wykończyć, wynajmować, sprzedać i tym, żeby przez 5 lat Państwo, począwszy od października przyszłego roku, otrzymywali regularny wpływ na konto. Zapewniamy także trzy możliwości wyjścia z inwestycji. Po pierwsze, no pomagamy znaleźć osoby, które odkupią od Państwa udziały, gdybyście Państwo w pewnym momencie zdecydowali się wyjść ze spółki. Po drugie, no możecie Państwo, jak w każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawić te swoje udziały do umorzenia. Spółka ma obowiązek je odkupić celem umorzenia. No i wreszcie dajemy takie dodatkowe zabezpieczenie. My jako MZURI podjęliśmy decyzję, że jeżeli przez 3 miesiące nie będziecie Państwo mogli znaleźć kogoś chętnego, kto odkupi od Was Wasze udziały, to my je odkupimy, MZURI je odkupi. Są na pewne zasady, nie zawsze odkupimy 100%, to zależy od wielkości Państwa inwestycji. Zachęcam do zapoznania się z tą deklaracją odkupu, która znajduje się w pakiecie inwestora, o którym za chwilę. Chciałem teraz powiedzieć dwa słowa o zasadach uczestnictwa w MZURI Safe Stolica. Trochę mnie zastanawia, że nie widzę Państwa żadnych pytań pojawiających się, chyba że są pytania, a ja ich po prostu nie widzę, ale zachęcam jeszcze raz do zadawania pytań. No dobra, to zasady uczestnictwa. Jak w każdej naszej spółce inwestowania grupowego, minimalna inwestycja wynosi 10 tysięcy złotych. W tym przypadku 5 tysięcy złotych jest przeznaczone na objęcie udziałów, a 5 tysięcy złotych to jest pożyczka dla spółki. Za chwilę o niej powiem. Celem przystąpienia do spółki należy zrealizować 3 kroki. Podpisać przedwstępną umowę o objęciu udziałów, wpłacić zadeklarowany kapitał i dostarczyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w formie notarialnej, które jest niezbędne do tego, żeby zarządzać spółką, nie angażując, nie wzywając Państwa za każdym razem do przyjazdu do Warszawy na zgromadzenie wspólników, czy po prostu na to, żebyście Państwo podpisali akt objęcia udziałów. Mamy, i to też jest znowu pewna nowość w stosunku do naszych poprzednich spółek, mamy też dodatkowe korzyści dla tych z Państwa, którzy zdecydowaliby się płacić 500 tysięcy złotych lub więcej. I to jest po pierwsze prawo pierwokupu jeszcze przed wszystkimi pozostałymi wspólnikami, czyli za 5 lat, jeśli nie sprzedamy, powiedzmy, całego pakietu mieszkań, który będziemy mieć jednemu inwestorowi, to te mieszkania w pierwszej kolejności zaoferujemy Państwu jako wspólnikom naszej spółki. I pierwszeństwo spośród wszystkich wspólników będą mieć ci, którzy wpłacili łącznie na poczet kapitału i pożyczki 500 tysięcy złotych lub więcej. Poza tym te osoby, które płacą 500 tysięcy złotych lub więcej, będą miały preferencyjne oprocentowanie pożyczki, to będzie 7, a nie 5% rocznie. No i wreszcie zamierzamy też uruchomić taką serię spotkań z zarządem, podczas których będzie można porozmawiać, czy to o spółce, czy to o rynku, czy właściwie o wszystkim, co będzie dla Państwa interesujące. Okresowo będziemy takie lunche, zapewne w formie obiadu będziemy zapraszać Państwa na takie spotkanie. No dobrze, to dlaczego ta pożyczka? Chcemy, żebyście Państwo wnieśli kapitał zarówno w formie udziałów, jak i pożyczki z dwóch powodów. I to są powody czysto podatkowe. Po pierwsze, objęcie udziału w spółce jest objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast udzielenie pożyczki przez wspólnika nie jest opodatkowane tym podatkiem. Dlatego w pierwszym kroku chcielibyśmy, żebyście Państwo wpłacili kapitał i objęli udziały, a dopiero kiedy KRS zarejestruje objęcie przez Państwa udziału, czyli jakby formalnie z punktu widzenia Państwa będziecie wspólnikami w spółce, wtedy będziemy prosili o wpłatę pożyczki. Można to zrobić jednorazowo, to znaczy można wpłacić całą kwotę jednorazowo, ale formalnie pożyczki udzielicie Państwo dopiero wtedy, kiedy będziecie formalnie już wspólnikami. Tak? Czyli uniknięcie podatku od czynności cywilnoprawnych, czy ograniczenie go, no bo to nie będzie całkowicie uniknięty. To jest pierwszy motyw. Drugi motyw jest taki, że w momencie, gdybyście Państwo za całość objęli tylko udziały, to wypłacalibyśmy Wam z tych udziałów dywidendę. Ale dywidenda nie jest kosztem uzyskania przychodu, tak patrząc księgowo i podatkowo, co ważniejsze.
Ale kiedy wypłacamy wam odsetki od pożyczki, którą udzieliliście, no to te odsetki są dla spółki kosztem uzyskania przychodu, co powoduje, że spółka zapłaci mniejszy podatek CIT, a przez to no, w sumie pozostanie więcej pieniędzy w spółce na wypłatę dywidendy. To znaczy łącznie dywidendy i dywidendy jako takie będzie mniej, no bo będzie koszt uzyskania przychodu większy, więc zysk będzie niższy, ale łącznie będzie to większa kwota niż gdybyśmy wypłacali tylko samą dywidendę. To jest uzasadnienie tego, dlaczego stosujemy taką konstrukcję z kapitałem oraz z pożyczką. No i właściwie o trzech możliwościach wyjścia ze spółki już wspominałem, ale może jeszcze powtórzę. O sprzedaż części lub całości swoich udziałów innemu inwestorowi. My pomagamy oczywiście w tym, pomagamy znaleźć innego inwestora. Odkupienie udziałów przez MZUR zgodnie z tą deklaracją odkupienia, którą znajdziecie Państwo w pakiecie inwestora i umorzenie udziałów jak w każdej spółce, z tym, że przez pierwsze 18 miesięcy, tak jak zresztą w każdej naszej spółce inwestowania grupowego MZUR i CFI, gdybyście chcieli Państwo umorzyć udziały w ciągu pierwszych 18 miesięcy, to wyjdziecie ze spółki ze stratą kapitału. Ale nikt nigdy jeszcze nie przystawił żadnej ze spółek CFI udziałów do umorzenia. Natomiast udziały warte kilkaset tysięcy zmieniły już ręce, bo pomogliśmy znaleźć nowego właściciela i wydaje się, że ten proces przebiega dość płynnie i bezproblemowo i nie spodziewałem się, żeby to się miało zmienić w przyszłości. Oczywiście jest kwestia tej pożyczki. No, zwrot pożyczki następuje w momencie, kiedy przestajecie być Państwo wspólnikami, czyli w momencie umorzenia czy też sprzedania udziałów. No dobrze, czy macie Państwo jakieś pytania dotyczące MZUR i CFI Stolica? Zanim przejdę do tego, żeby bardzo skrótowo jeszcze i tak ramowo tylko opisać nasz nowy projekt, który, tak jak mówiłem, zapewne jutro wystartuje. Nie widzę żadnych pytań. Nie widzę, żeby ktoś coś pisał. No dobrze, to chyba jednak przejdę do tego, żeby omówić ten projekt MZUR i CFI Kujawsko-Pomorskie. Otóż MZUR i CFI Kujawsko-Pomorskie, znowu ma inną nazwę formalnie, ale jesteśmy w trakcie zmiany, to spółka, która ma charakter deweloperski. Jej celem, jej istotą jej istnienia jest zamówienie zbudowania. Jakby my jako sama spółka nie będziemy deweloperem, ale zamawiamy zbudowanie budynku w centrum Bydgoszczy przy ulicy Kościuszki, gdzie łącznie powstanie 35 nowych mieszkań, głównie kawalerki, ale też 11 mieszkań dwupokojowych, niewielkich, 30-parometrowych, 25-metrowych kawalerki. Te mieszkania oczywiście spółka sprzeda i szacowany zwrot, no to powinien wychodzić około 16% w całym okresie trwania projektu, czyli około 1,5 roku, czyli co przekłada się na około 10% rocznie. Znowu przewidujemy wpłatę części jako części kapitału na potrzeby objęcia udziału, w części na pożyczki. W trochę innych proporcjach, tutaj 70-30%, nie 50-30%, ale jakby z tych samych powodów, takie same mechanizmy. No i potrzebujemy do realizacji tego przedsięwzięcia około 3 milionów złotych, więc po zebraniu 3 milionów zakręcimy kurek, że tak powiem, zamkniemy drzwi, powiemy, no przepraszamy, ale więcej pieniędzy nam nie potrzeba i po prostu dalszy napływ kapitału by rozwodnił tylko zwrot dla inwestorów. Parę słów o samej inwestycji. Ulica Kościuszki znajduje się praktycznie w centrum Bydgoszczy. Zamawiamy realizację tych mieszkań u firmy Rewbud. To jest deweloper z dużym doświadczeniem, ale nie mieszkaniowym. Przede wszystkim mają doświadczenia w budowaniu i sprzedawaniu obiektów handlowych. No i dlatego też do nas się zgłosili, bo nie mają doświadczeń w sprzedaży mieszkań, nie chcą budować działu sprzedaży mieszkań i dzięki współpracy z nami mogą zaoszczędzić na sprzedaży mieszkań, na kosztach marketingu i sprzedaży. Z drugiej strony też nie muszą korzystać z finansowania bankowego, to tym finansowaniem będzie, to finansowanie zapewni z ulicy FI Kujawsko-Pomorskie.
Zamawiamy, na działce, na której zamawiamy nasze mieszkania, powstaną to są dwa budynki, mniej więcej w tym samym czasie. My zamawiamy budowę oficyny, oprócz tego będzie budynek frontowy. Ta oficyna nam się po prostu bardziej opłaca z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia najmu, tego, że to mają być mieszkania na wynajem. Wydaje się, że to jest lepszy dla nas interes. Rembud posiada już pozwolenie na budowę mieszkań w tej lokalizacji, ale troszkę innych niż my byśmy chcieli, dlatego w momencie, kiedy zbierzemy kapitał i podpiszemy umowę z Rewbudem, wtedy oni wystąpią do urzędu o tak zwane zamienne pozwolenie na budowę i właściwie finalne uruchomienie tego projektu będzie zależało od tego, czy oni to dostaną takie pozwolenie w formie, która nas satysfakcjonuje. Tak jak mówiłem, 24 samodzielne kawalerki, to wszystko będą samodzielne lokale mieszkalne, 24 kawalerki i 11 mieszkań dwupokojowych powinno powstać w wyniku tego działania. To są wizualizacje tych mieszkań, które byśmy zamawiali jeszcze. One się mogą minimalnie zmienić, ale no to mniej więcej tak to będzie wyglądać. Wstępnie zakładamy, że cena brutto kawalerki powinna wynosić około 192 tysięcy i około 245 tysięcy na mieszkania dwupokojowego. Jak patrzyliśmy na ceny w Bydgoszczy, to są ceny, za które dzisiaj już można kupić kawalerkę w Bydgoszczy, tyle że nie w centrum. W centrum praktycznie nie ma takich mieszkań oferowanych. Są w tych cenach mieszkania oferowane na obrzeżach Bydgoszczy, więc wydaje się, że to będzie dobra cena. Także patrzyliśmy na średnią cenę metra kwadratowego, jest również gdzieś tam w rynku. No i zakładamy, że sprzedamy te mieszkania po rentowności pomiędzy 6 a 6,5% dla inwestora, który je kupi. Ale przewidujemy też pewną ograniczoną liczbę mieszkań, które będą przez sprzedaż dostępne tylko dla wspólników z ulicy EFI. I te mieszkania chcemy sprzedać z 10% zniżką, co znowu około 0,5 punktu procentowego podniesie rentowność najmu. Proszę jeszcze raz zastrzegać, to są liczby wstępne i myślę, że jutro, kiedy wypuścimy tę prezentację, będą one już finalizowane. Mogą się jeszcze nieznacznie zmienić. Nie sądzę, ale tak myślę, że może to jeszcze nastąpić. No i znowu, od 10 tysięcy złotych można objąć udziały i dać pożyczkę. Tutaj, tak jak mówiłem, w proporcji 70 do 30, czyli 7 tysięcy złotych na udziały, 3 tysiące złotych na pożyczkę. Ta zmiana wynika z tego, że po prostu wynegocjowany z Rewbudem harmonogram płatności sprawia, że potrzebujemy więcej pieniędzy mieć na początek, a potem trochę mniej, więc tutaj 50 na 50 gdybyśmy podzielili, tak jak w przypadku CFI Stolica, no to wówczas mielibyśmy za mało pieniędzy na początku, a za dużo, albo byśmy mieli dobrze właściwą ilość pieniędzy na początku, ale w sumie za dużo, czyli ten zwrot by spadł. Znowu przestępna umowa objęcia udziału, wpłata kapitału, pełne ustawictwo, ten sam mechanizm. Dodam tylko, bo może o tym nie powiedziałem, a to jest istotne, że podpisując umowę z Rewbudem, zamawiając te mieszkanie, zanim dokonamy w pierwszej płaty, to Rewbud ustanowi na działce, tej działce właśnie w centrum Bydgoszczy, na którym będzie budowa, hipotekę na naszą rzecz, która w pełni zabezpieczy, tak jak oceniamy, w pełni zabezpieczy ryzyko do tego, że nie wiem, że Rewbud upadnie, że nie wykona budowy, w razie czego przejmiemy działkę o wartości większej niż te kwoty, które będziemy do niego wpłacać. No i to właściwie, proszę Państwa, jest tyle, co miałem do powiedzenia. Miałem taką ambicję, żeby się zmieścić w pół godziny z tą prezentacją. Prawie mi się udało. No a teraz zapraszam Państwa jeszcze do zadawania pytań. No i chciałbym móc na nie odpowiedzieć przez najbliższe minuty, czy pół godziny, czy ile się będzie potrzeba. Poproszę o pytania. Pytanie pana Marka z Kostylicy, jest niska rentowność, to po co inwestować? No dlatego właśnie, tak jak odpowiedział Michał, że są inwestorzy, którzy nie chcą inwestować w takich lokalizacjach, gdzie są wyższe zwroty, bo jakoś się niepokoją perspektywami, ale są skłonni zainwestować niższe zwroty w Warszawie właśnie czy w Krakowie.
16 czerwca to ostateczny termin przystępowania do spółki. W tej transzy tak. Z dużym prawdopodobieństwem otworzymy kolejne subskrypcje. Będzie można przystępować w przyszłości, no ale w czerwcu to jest ostateczny termin. Nie widzę, żeby ktokolwiek pisał, ale jakoś mi się nie chce wierzyć, że nie macie Państwo już więcej pytań na tym etapie. I gdyby tak było, to był po prostu najkrótszy webinar, jaki mi się zdarzyło w życiu poprowadzić. Pan Tomasz chyba jeszcze coś pisze. Dlaczego nie ponownie Łódź? No dlatego, że odpowiadamy na potrzeby tych inwestorów, którzy nie chcą w Łodzi inwestować, tylko chcą inwestować w stolicy, czy to obecnej, czy to poprzedniej. Ale mogę, panie Tomaszu, wstępnie zadeklarować, że pewnie jeszcze w tym roku otworzymy nabór do Mzuri CEFI Łódź, dlatego że realizujemy w tej chwili, znaczy z jednej strony realizujemy remonty mieszkań w kamienicach, które zakupiliśmy do Mzuri CEFI Łódź, z drugiej strony jesteśmy na finiszu mniej więcej planowania remontów części wspólnych. Już wiemy, że koszty tych remontów przekroczą tę gotówkę, którą dzisiaj spółka dysponuje, czyli będziemy potrzebować kapitału po to, żeby wyremontować te mieszkania, co spowoduje wyższe wpływy z czynszu, czyli podwyższy zwrot dla inwestorów. Więc pewnie w przeciągu kilku miesięcy otworzymy znowu nabór do Mzuri CEFI Łódź. Czy webinar będzie dostępny na stronie Freedomi? Webinar będzie dostępny na kanale YouTube i postaramy się na Freedomi zamieścić link do naszego kanału na YouTube. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? No, zapowiada się jednak rekordowo krótki webinar. No dobrze, nie widzę, żeby ktoś jeszcze jakiekolwiek pytanie miał zadać. Wydaje się, że w takim razie chyba dobrze opowiedzieliśmy o tym, jak to będzie, jaka jest nasza wizja Mzuri CEFI Stolica. No więc jeśli nie ma dalszych pytań, to dziękuję Państwu uprzejmie. Zachęcam oczywiście do inwestowania z nami, przede wszystkim w stolicy, ale też w Mzuri CEFI Kujawsko-Pomorskie, budowania swojej wolności finansowej. Zachęcam serdecznie. W razie czego jesteśmy tutaj do dyspozycji, można zadawać pytania, ale przypominam, na inwestycje w Mzuri CEFI Stolica, w tej przynajmniej subskrypcji zostało już tylko tydzień. Dziękuję Państwu w takim razie bardzo za wysłuchanie tej krótkiej prezentacji, uczestnictwo w najkrótszym moim webinarze dotychczas i do zobaczenia w gronie wspólników.